Cześć widzowie, to jest cały meczyk na samolocie odrzutowym FD-31 i przy okazji tutaj wam pokażę listę graczy na początku meczu, bo gdzieś tam na forum było wspomniane o tym, że gra dorzuca ludzi do drużyn, nawet jeżeli składy są na początku mizerne i tu będzie świetnie widać to zjawisko. No to lećmy. Powiedziałem tutaj chłopakom z drużyny, żeby na początku meczu starali się złapać lotnisko C, ponieważ jeżeli ktoś w pierwszych sekundach meczu, no pierwszych kilkudziesięciu sekundach, nie przesadzajmy, to lotnisko C złapie, to później strasznie trudno jest je odbić. Ja też nabieram prędkości po to, żeby jakiegoś tam gościa, który będzie chciał przysiąść na C, złapać. No i kroi się, że będzie to ten BF. Na szczęście mam jeszcze do pomocy F84. Ale nie. Widzę, że jednak na C od przeciwników nikt się nie ryje, dlatego wznoszę się i chowam w chmurach, by tam nabierać energii. Miałem sporą ochotę na tego F3D1 przeciwników, ale on tam, widzę, uciekał. I trochę za bardzo się z tyłu trzymał pośród swoich, więc w momencie, kiedy bym się zaczął z nim w tym miejscu mapy kręcić, to w mig zostałbym obskoczony przez innych przeciwników. Dlatego sobie czekam na spokojnie, na okazję do ataku na kogoś innego. Wychodzi na to, że będzie to Speed albo Tempest. No, Tempest. Po udanym ataku kontynuuje lot po prostej, dzięki czemu zachowuje swoją prędkość. No i tak myślę, czy Dornier teraz będzie, czy Speed, ale Speeda widzę zdjęli. To miałem ochotę zająć się Dornierem, ale Dornier w tym czasie zniknął w chmurach, a tymczasem widzę, że foka nęka naszego jest 7W1. W takiej sytuacji zawsze próbuję ocalić kolegę z drużyny. Niestety kolega utrudnia mi zadanie jak tylko może, akurat mu się zachciało okręcić jak gówno w przeręblu w momencie, kiedy brałem na celownik tą fokę, no ale rzecz cała skończyła się szczęśliwie. Taka propos tej mojej maszyny, no lata ona raczej kiepsko, jest taka ociężała, bez wymaksowania, ale to takiego totalnego, nie wystarczy wybadać ulepszenie silnika i sprężarki, jeszcze polerowanie kadłuba, skrzydła i wszystko inne, to jest po prostu wołowata, okrutnie, prawie że jak bombowiec. Kiką dużo przyjemniej mi się latało. Tu coś usłyszałem z tyłu i był to jak 9, wywija mu się i próbuję szybkim strzałem trafić tego BF-a. Udaje mi się to, ale niestety trafiam w ziemię. Tutaj się na chwilę zatrzymajmy. Od jakiegoś czasu obserwuję, że samoloty, które schodzą ostrym rokowaniem do ziemi i są, no tak powiedzmy, pół kilometra od niej, tak jakby dostawały nerfa do steru wysokości i nie zakręcają równie mocno jak, nazwijmy to, podczas normalnego lotu. Nie wiem, czym to zjawisko jest spowodowane i powiedzmy, że na tej maszynie, którą dopiero maksuję, to jeszcze jej do końca nie wyczułem, ale rzecz się też powtarza i na takich samolotach, które znam od kilkudziesięciu patch. Inna sprawa, że dałem też dupy i ze swojej strony, bo powinienem otworzyć hamulec aerodynamiczny i wtedy prawdopodobnie bym przed ziemią wykręcił. No ale nic, stało się. Od czasu do czasu można i zlamić. Ale nie ma tego straconego,
bo teraz jest dobra okazja zaprezentować, że ludzi do drużyny przybyło i mojej, i przeciwników. Pełne składy są chyba już w tym momencie. Ja miałem poza tym podwójne użycie na tym F3D, no i go sobie wziąłem raz jeszcze. Tu widzę, przeciwnicy latają sobie nisko, a ja patrzę na rozwój sytuacji. Wstępnie mam ochotę na tego Dorniera, ale bombowy Dornier nie stanowi jakiegoś strasznego zagrożenia, a tymczasem widzę, że być może uda mi się pomóc mojemu Ła-9 w opałach. Przewiduję wektor lotu przeciwnika w tym berkacie. No i kolejny kolega z drużyny osalony, a ja mam na tyle dużą prędkość, że bez problemu uciekam Tempestowi. Skoro nikt mnie tutaj nie goni i nie napastuje, to zamieniam prędkość na odrobinę pułapu. No i patrzę, gdzie tu jeszcze mogę się przydać. Myślałem, czy się nie puścić za tymi przeciwnikami tutaj po prawo, ale ponieważ oni lecą w stronę lotniska wrogów, jeszcze tam od spawna nadciągają kolejni, no to uznałem, że w ten kocioł nie ma się co pchać, tym bardziej, że tutaj do naszego lotniska B podkrada się AD4. A przynajmniej tak to wyglądało. A teraz uważnie się wsłuchajcie, bo będzie dobre. Otóż to. Usłyszałem w chmurach przeciwnika i go zdołałem zlokalizować. Tymczasem ta foka D12 zaskoczona dała się wciągnąć w opadające nożyce i została spizgana. Ale sytuację wykorzystał Mustang H5 i to jest samolot o tyle niebezpieczny, że bez problemu te 750-800 jest w stanie utrzymać po prostej przez dłuższą chwilę i tym samym stanowić dla mnie zagrożenie. Ale Mustang mi odpuścił, jak zobaczył, że sojusznicy nadlatują. A jak oni zaobserwowali jego uwagę, no to z kolei i ja zawracam, żeby im w razie potrzeby pomóc. Kontrolne zamknięcie na prawo, czy coś kolejnego się nie przypałęta. No i widzę, że Mustang oczywiście na czołówkę, więc przygotowuje się do jej minięcia. Ale to, że Mustang chciał mnie zdmuchnąć na hedona, powoduje, że ustabilizował lot i to dało okazję moim chłopakom, żeby go zdjęli. No cóż, skoro tak się sprawa potoczyła, to daję dzidę do góry w chmurach. Poziomuję lot z wykorzystaniem wirtualnego kokpitu, bo nie wiem, czy lecę do góry, czy do dołu. No i odzyskuję energię, szykując się do kolejnego ataku. A tam grupka 3-4 przeciwników się ładnie odseparowała nad lotnisko C, więc być może uda się ich zaatakować, ale to najpierw przelatuję trochę, nazwijmy to, za linię frontu, także w momencie, kiedy spadnę atakiem boom and zoom, móc uciekać bezpośrednio w stronę swojego spawna bez potrzeby skręcania. No i prezentuję mi okazję do ataku na siebie Firefly, z której nie omieszkam się skorzystać, a następnie Dornier 335. Jeszcze miałem ochotę sieknąć tego jaka na triple strajka, ale on leciał takim wektorem, że był dla mnie nie do przechwycenia. No to cóż, nie kombinuję, tylko odbijam do góry pod pułap chmur. No i patrzę, że tam znowu się zaczynają kręcić z moimi, więc może się uda kogoś zaatakować, ale nie. Jedna czołówka, druga, trzecia, trzy czołówki naraz. No
teraz jeszcze w ostatniej chwili podwędzono mi fraga. Teraz to już nie zobaczę, czy otworzyłem hamulec aerodynamiczny, ale pomny poprzedniego doświadczenia chyba tak zrobiłem. Kontrolne zerknięcie, co tu się dalej dzieje, a dzieje się tak, że tu się zaczyna taśka podstawiać i taśka owa może stanowić problem. Ale nie. Widzę, zaczyna lecieć w stronę kociołka nad lotniskiem C, no ale oczywiście moje szczęście jest takie, że pojawia się kolejna. Teraz też jednak zamiast mnie atakować, włącza się w walkę na niskim pułapie. I to jest jej błąd. Teraz co będzie czołówka ze speedem? No, nie myślę latać na czołówki. A zafiksowanie się Spitfire'ami powoduje, że kolega z drużyny ma łatwą okazję na fraga. Niestety latając odrzutowcem, zwłaszcza takim wołowatym jak ten, dużo, naprawdę dużo czasu schodzi na zarządzanie energią, czyli tam odzyskiwanie jej i rozpędzanie samolotu. No ale taka jest uroda grania wczesnymi odrzutowcami. Tak, do końca przez te chmury nie widziałem, ale wektor lotu tej foki sugeruje, że jakby ona miała ochotę złapać lotnisko. Ona albo ten speed wowi. Więc spróbuję ją przechwycić przy pomocy lat piosłyt. Niestety przypałętał się ten berkat. Dostał co prawda krytyka. Ja byłem zbyt rozpędzony, by dobrze wycelować w fokę i tylko ją tam połaskotałem. Korzystając z nabranej prędkości, lecę tutaj pomóc swoim chłopakom. O, jak się rozpizgnęła ta foka. A berkat chyba coś solidniej oberwał, bo tak jakoś nie mrawo lata. No ale póki co fraga nie ma. Tu dostrzegłem wychodzącą z chmur taśkę. Ponieważ miałem dużą prędkość i odnowionego wepa, to postanowiłem dość ryzykownego ataku od spodu, który się opłacił. O, a teraz spada i berkat. No i mam na koncie 11 fragów. I jestem w chmurach, więc na spokojnie, a przynajmniej w miarę spokojnie, bo ktoś może też grać na słuch przecież, tak jak ja to zrobiłem przed chwilą, odzyskuję sobie energię. No, na kogóż padnie tym razem? Znowu przelatuję trochę za linię frontu, tak żeby po przynurkowaniu i rozpędzeniu się mieć wektor ucieczki prosto do swojego spawna. Zastanawiam się, czy zdołam powstrzymać gościa przed złapaniem lotniska C, ale nie ma na to szans, dlatego postanawiam zaatakować tego BFA F4. Na radarze widziałem tutaj dwie czerwone, a właściwie kilka czerwonych kropek, bo jeszcze tam zerknięcie kontrolne w stronę Mustanga, więc w tamtą też stronę się skierowałem. No ale moje chłopaki sobie tutaj w miarę poradzili. Teraz otwiera się szansa na zaatakowanie tej taśki. No i po udanym ataku, bez skręcania ostro jakoś lewo-prawo, zaczyna się wznosić i patrzę, co tu się z tym
P38 uda zrobić. Na pewno uda się go wyciągnąć na Climbing Spiral. Tym bardziej, że tak z rozpaczy próbuje mnie z kilometra zesnajpić. A w momencie, kiedy traci całą energię, spadam na niego z góry. Myślałem o tym, żeby zaatakować BF-a, który wydawało się stał na pasie, ale nie, on sobie tam po prostu przy tym lotnisku latał. Niemniej i tak otwiera się okazja do zaatakowania go, żeby mecz potrwał jeszcze parę sekund dłużej. Prawdopodobnie wpadłby frag numer 15. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!